guerra, non si capisce. A me non lo faccio così, voi fate. Thank you.
To, jak działa prokuratura, to jest to, tak?
A to jest dokumentacja, którą przybyłem do terapii po prostu w Niemczech, prawda? I to jest oryginał, to jest kopia po prostu. Nie, to jest ta pani, bo jest Polką i ona od dwóch Czechan ma teraz swoją tą po prostu, swoją praktykę ma tam w Sendelinie. A to ja to zaszedłem tego Neuromedu, prawda, tam po prostu byłem i zapytałem, czy mogę kontynuować i tyle. Dowodowo, czy tam która zbyt drogi nie przyznawały, bo to nie jest sprawą. Dobra. Dostarczyłem do akt, sąd pierwszy z antytouzją. Sąd pierwszy z antytouzją, tylko teraz prokuratura powiedziała, że nie byłem w Neuromedzie. Powiedzieli, że nie byłem w tym Neuromedzie, prawda, teraz dostarczyłem 28 dowód, że byłem, ale mimo wszystko chciałem to zrobić, żeby... Pan zeznawał, że nawet sobie nagle tę rozmowę, jakby rzekł, że w domu nie jesteśmy, żeby pan coś powiedział. No to chcę mieć pana aktualny stan. Dobra. Nagle nasza rola się kończy, bez ubrania, będzie się pozbyszła, damy ci pan dobra. Ostatni raz pan był w grudniu 2018, czyli mamy 19 rok, początek 20, to jest czas, kiedy jak ja upłynął od ostatniego roku. Tak. Teraz już nie będziemy wnikać do tego leczenia, bo szansa się nie tam był czarny, bo nie ma żadnego sensu w tym momencie. Proszę nam powiedzieć, od tego przez cały 19 i początek 20. Czy cokolwiek zmieniło się w zdrowiu? Czy pan na coś poważnie fizycznie chorował? No właśnie fizycznie nie chorowałem na nic, miałem po prostu tylko bóle głowy, tak dość uciążliwe. Teraz te bóle po prostu zniknęły. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o fizyczne moje zdrowie. Zróbował gdzieś u lekarza z tymi bólami głowy? Nie. Na dzień dzisiejszy, czy w ostatnim czasie jakieś nowe doleki, czy czysto fizyczne, które pana niepokoją, że pan chce do lekarza z tym? Nie, nie ma żadnych. Jeśli chodzi o pana sytuację życiową, aktualnie pan, jak ona wygląda? Przez ten ostatni rok pan dobrał pracę? Pracuję jako informatyk, programista, mieszkam w Berlinie. Po dwóch lat mieszkam w nowej miejscowości w Niemczech i tam jest po prostu na razie super. Pan ma umowę o pracę, czy raczej zlecenia pan? To jest umowa o pracę. Przez chwilę przewodniczącą, a teraz będę po prostu miał umowę stałą po prostu. Mieszkam sam. Ma pan własne, czy wynajmowane mieszkanie? Jest to wynajmowane mieszkanie. Czy zostało w ogóle na żadnych kartach? Nie, nie. Od tego momentu, jak lepiej to żadna ją nie było. Jak często pan był w Polsce? 4 razy do roku, tak mniej więcej. No zazwyczaj na święta po prostu, albo jak jest jakiś tam do sądu, prawda, albo coś, to musimy się przyjaciół. I wtedy się pan zaczynuje? Czuję się u babci, wujka, ze względu, że jak mówię, no z rodziną po prostu, po śmierci miałem po prostu dziwny kontakt, już przed śmiercią miałem dziwny. No i wie pani, no jeżeli człowiek kontaktu, a jego nie ma, to ten człowiek zostawia i idzie swoją drogą, prawda? Ale z babcią i wujkiem jest tak? No z babcią i wujkiem jest ok. Nie z ojcem był taki. No... Czyli teraz go unikam. Znaczy nie, że go unikam, ale ojciec po prostu nie szuka kontaktu ze mną, ja tam też jakoś teraz, wie pan... No po prostu, lepszy myśl. Tak, po prostu, no dokładnie. To jest rodzina od strony matki? To jest od strony matki, tak. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten alkohol, narkotyki? Żadnego alkoholu, narkotyku. Wie pan co, nie, no jak mam myśleć całkiem, ma się alkohol, no nie wiem, 10 no, litrów rocznie. Nie, nie! Tego czegoś nie było. Znaczy pierwszy raz narkotyk spróbowałem po prostu marihuany w Berlinie, bo znalazłem w Burger Kingu.
na tym Beginwest to jest, on może po prostu ten pan mi tam mówić, co sprzedać to ten, żebym to oddał, mówię, że już na to jest spotkanie i zapaliłem tą skin, żeby zobaczyć, jak to działa, prawda, i to wszystko. To leczenie, czy tam terapię, leczenie takie psychiatryczne są podobne. To było właśnie tutaj. Nie, nie, tabletki. Na początku jak odchodziłem tutaj stąd, to dostałem te olazapina albo coś i to brałem tego, nie wiem, tak połowę tego, co tam miałem brać. To było przed spaniem troszeczkę, później przestałem to brać. I teraz to ostatnie, później jak brałem przez sąd, co mnie wysłał te 6 miesięcy, to brałem w tej terapii tutaj, prawda, udział i to się zakończyło, to było wszystko. Ta terapia też była bez... I tabletki do kiedy? Nie, nie, tutaj nie było żadnej tabletki przeniesanej. Nie, nie było. Tylko to był, nie wiem, jakiś miesiąc, powiem, czy coś takiego. Tak, to było mniejsze niż ta, która była. Dawce, tak, połowę tego są biorą przez panią. Następnie pan w okolicy miejsca zamieszkania, czyli Niemcze. Ile razy pan tam się zgłaszał, jak pan tam? Tam było 6 razy po jednej godzinie. To było 6 razy po jednej godzinie. To jest psychiatra, czy psychoterapeuta? To jest psychiatra. Psychoterapeuta. Tak było zalecone po prostu przez swoje prawo, jak znalazłem kogoś, się akurat się udało. Od czerwca do grudnia 2019 roku. Leczenie zostało zakończone 16 grudnia. Dobrze, to naprawdę jest zgodnie. Z tego wyznaczone. Dokładnie tak. Chciałeś też łączyć, ale po prostu miałem poprosić tam, że trochę dzisiaj prawda było. Bardzo się dobrze czuję? Bardzo dobrze. Znaczy no ta sytuacja jest trochę stresowienna z mną dla mnie, wiesz, pan. I to co z tego wynika tam po prostu? Znaczy no mówię, ale to mi się do was na rozmowę, może pan mówię, że pan jest w formie obecnej. Czyli po prostu jest to tak jakby... Czyli ja do tego pisałem karnego trzy informacje, że byłem w tym neurologiczny się spodziewał. Aha. To dobrze, bo tak po prostu wiecie, no 450 km dojeżdża specjalnie na ten obok. Dziękuję bardzo. Ale to jest pozytywne badanie, tak po prostu, że no, jestem osobą zdrową, czy jak to teraz mówię? Jest pani mamy podpis tego badania dzisiejszego, normalnie w Kogratuły. Z Kogratuły, tak? Ja pan wie,